Jesteśmy, proszę Państwa, na ulicy Kościuszki 4, gdzie po zakończeniu działań wojennych rozpoczął swoją działalność pierwszy polski burmistrz Iławy, Maksymilian Grabowski. Nominowany przez starostę Suskiego przyjechał tutaj, no pewno się zdziwił temu, co zastał, jak wyglądało miasto. Miasto potwornie zniszczone, miasto, które nie zaznawszy w zasadzie krzywdy w czasie działań wojennych, więcej zaznało krzywdy po zakończeniu działań wojennych, kiedy to Armia Czerwona skutecznie rozpoczęła demolowanie miasta, kiedy to Armia Czerwona wcielała w życie starą rosyjską zasadę, która mówiła: "Что это за война, когда Германия не горит?" I gdy 1 czerwca nominowany Maksymilian Grabowski do Iławy przyjechał, zobaczył zgliszcza, zobaczył spalone stare miasto, zobaczył bardzo zniszczony ratusz, no ale trzeba było gdzieś rozpocząć działalność jako samorządowiec. Dlatego wybrano ten, jeden z niewielu ocalałych budynków, budynek na ulicy Kościuszki 4. Ciekawostką jest to, że dostał nominację do sprawowania władzy w Deutsch Eilau. Nie w Iławie niemieckiej, tylko na jego dokumencie, który otrzymał, była nazwa Deutsch Eilau. Przyjechał tutaj samorządowiec z doświadczeniem przedwojennym, ale z doświadczeniem również w czasie wojny. I te doświadczenia z czasu wojny, znajomości, pewne układy spowodowały, że Maksymilian Grabowski zaprosił tutaj ludzi, którzy wcześniej w samorządności mieli bardzo duży udział i bardzo dużo sukcesów. I oni zaczęli walkę o Iławę. Trzeba było dużo pracy, dużo hartu ducha, żeby dogadać się jeszcze z obecną Armią Czerwoną. A było to niezwykle trudne, ponieważ to były w zasadzie tereny, które Rosjanie traktowali jako tereny okupacyjne. I odgruzowanie, zabezpieczenie ulic, doprowadzenie elektryczności, doprowadzenie wody, doprowadzenie kanalizacji, służba zdrowia, której nie było. Nie było przede wszystkim ludzi, ponieważ Iława z 15-tysięcznego pięknego miasta miała raptem 400 paru mieszkańców Polaków, ponad 500 mieszkańców Niemców i 170 Mazurów. Grabowski rozpoczął działania, rozpoczął najpierw kompletowanie zarządu miasta, później kompletowanie ludzi, którzy zajmowali się poszczególnymi referatami w mieście. I w sierpniu, gdy napisał pierwsze sprawozdanie, było to sprawozdanie smutne, ponieważ napisał tak: Iława zrujnowana w 90%. Rzemieślników brak. Nauczycieli brak. Sowieci opanowali wszystkie najważniejsze miejsca w Iławie, więc ciężko mi cokolwiek tutaj na razie robić. Takie były początki samorządu iławskiego. Początki trudne, ale początki, z którymi sobie Maksymilian Grabowski doskonale dał radę. Jesteśmy w miejscu niezwykle ważnym dla Iławy, ponieważ to jeden z niewielu ocalałych budynków po zakończeniu II wojny światowej. Budynek Iławskiej Szkoły Podstawowej nr 1, niemiecka Stadtschule. Proszę Państwa, odwrot tuża w zasadzie, czy od Starego Miasta przez dwa, może troszeczkę więcej kilometrów, po jednej i po drugiej stronie ulicy Niepodległości czy ulicy Kościuszki były poustawiane, zbudowane przepiękne kamieniczki, 4, 5, 6 kondygnacyjne. Patrząc z tego miejsca nie widać w zasadzie żadnej, ocalało ich bardzo, bardzo niewiele. Natomiast budynek szkoły ocalał dlatego, że Rosjanie tu urządzili szpital. Budynek miał być prawdopodobnie przez nich po opuszczeniu również w jakiś sposób zniszczony. No, w tym czasie już działał Maksymilian Grabowski, działała polska administracja i gdy w październiku wyjechała część oddziałów sowieckich, na szczęście budynek ocalał. I rzeczywiście część budynków została oszczędzona, szczególnie dotyczyło to Starego Miasta i okolic, jak też ulicy Kościuszki, później dalej ulicy Ostruckiej, bo tamtych budynków ocalało troszeczkę więcej, czyli kto z Iławian pamięta, to budynek po byłej Milicji Obywatelskiej, po policji, budynek byłej Biblioteki Miejskiej, tak zwana Skarbówka. To były te budynki, które ocalały, no i tam lokowały się pierwsze urzędy, czy pierwsi mieszkańcy Iławy szukali po prostu budynków ocalałych. Ale najważniejszym zadaniem było odgruzowanie, ważnym również zadaniem było doprowadzenie wody.
Grabowski zadbał o to, żeby do Iławy sprowadzono generator, no bo oczywiście Rosjanie, gdy opuszczali Iławę, zabrali wyposażenie iławskich zakładów energetycznych, zabrali wyposażenie. To było najbardziej chyba barbarzyńskie, ponieważ gdy Rosjanie już opuszczali Iławę, to ogołocili iławski szpital zakaźny. Proszę Państwa, ponieważ dur brzuszny, ponieważ tyfus, to było to, co to było najgroźniejsze dla mieszkańców Iławy. Natomiast Rosjanie, on się znajdował niedaleko stąd, w miejscu, gdzie mamy dzisiejszą iławską bibliotekę. Tam był już w kwietniu czy w maju organizowany pierwszy szpital. I gdy Rosjanie Iławę puszczali, po prostu zrobili najazd na ten szpital, zabrali pełne wyposażenie, łóżka. Iławscy mieszkańcy widzieli, jak kradli, wynosili nawet poduszki, pościele i co się dało? Zostawili gołe ściany. Będąc przed ratuszem iławskiego magistratu, nie sposób nie wspomnieć o kolejnych losach pana Maksymiliana Grabowskiego. Maksymilian Grabowski jako pierwszy podjął decyzję o tym, że ten budynek musi wrócić do użyteczności jako iławska siedziba władz miasta. I rozpoczęło się pierwsze odgruzowywanie tego budynku. Cała ściana, gdzie teraz mamy Urząd Stanu Cywilnego, proszę Państwa, zniszczona totalnie. I jego działania, jego naprawdę ogrom pracy, jego zaangażowanie, niespanie po nocach, zaowocowało czym? Zaowocowało aresztowaniem. Został niesłusznie oskarżony. Sam akt oskarżenia był bardzo naciągany i on i zdecydowana część członków zarządu trafiła do aresztu. Po kilku tygodniach sam Maksymilian Grabowski został z aresztu zwolniony, jednak prawdopodobnie praca operacyjna prowadzona przez ówczesne służby spowodowała, że mimo wycofania oskarżeń, mimo tego, że nie trafił żaden akt oskarżenia, nie padł żaden wyrok, Grabowski do pracy już nie powrócił. Wyjechał z Iławy, rozwiązano z nim umowę o pracę i nigdy do Iławy więcej już nie powrócił. A wielka szkoda, bo był to człowiek ceniony nie tylko przez urzędników, nie tylko przez pracowników magistratu, nie tylko przez tych, którzy mieli bezpośredni kontakt, ale sami mieszkańcy Iławy uważali, że był to doskonały, rewelacyjny i fantastyczny nie tylko urzędnik, ale i człowiek. Człowiek pełen ciepła, pełen zrozumienia, pełen empatii. Bywał w tych miejscach, gdzie było w Iławie trudno i współczuł tym mieszkańcom. Sam żył zresztą w warunkach bardzo trudnych i wielka szkoda, że takiemu człowiekowi dane było pracować tylko 3 lata. 16 lipca 1948 roku Maksymilian Grabowski został zwolniony z aresztu. Wyjechał z Iławy. Jakie są dalsze losy pierwszego burmistrza Iławy, pierwszego polskiego burmistrza Iławy, tego nie wiemy. Nie znamy jego dalszych losów, a wielka szkoda, może było warto poszukać i odnaleźć informacje, co było dalej z tym wielkim, wspaniałym, nie tylko burmistrzem, ale i człowiekiem.